braci! W 42 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Mamy tutaj jakieś rekrutacje piratów. Może skorzystamy z tej opcji. Bo to chyba jedyna taka okazja. Ale jakim cudem tu ten statek zaparkowali? Kurde. Chyba Ursusem dopchali go, żeby go tutaj aż... Ja cię kręcę, jaki bestialsko duży. Wspinamy się tam oczywiście. Jeb, kurde. Susy. Susy Alaecio. Tak, bo to Alaecio się wszystko zaczęły. Te małpie skoki, które ja nazywam oczywiście, tak. No czemu on się tu nie wespnie? Jakie gówno. Dobra. Jaki pokład, sam bym chciał na takim pokładzie być, szczerze mówiąc. Bo to jest dopiero pokład z klasą. I z... Wow. Dobra. Ocal piratów. I mam się nie wygrać. O, wpytę. Dobra. Tacy jesteście mądrzy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakiej wysepce? Aha, na nijakiej. To wszystko jasne. Dobra. Biegniemy tam. Z zaskoczenia ich bierzemy. O nie, tylko nie deszczyk. Jeb! Bam! Dobrze. Okej, mamy trochę więcej załogi. A my stąd możemy już po prostu uciekać. W sumie nie wiem, na co zaznaczałem tą kawkę. Tu mamy szalupę, za którą pomocą zykniemy z powierzchni ziemi wprost do kawki. Dobra, trochę deszczyku nam nie zaszkodzi. A nie, to jest jakaś konkretna wyspa, no bo tu był punkt widokowy. Nie wiem. O, zaatakujemy sobie konwój morski. No to my jesteśmy koło Nassau. No wiecie co, może trochę, wiecie, zamiast robić misji fabularnych, to może tutaj trochę poszwędamy się, pozbieramy co małe, co nieco. A! Kurde, Edward, obudź się. Obudź się, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, płyniemy już tam. Użyjmy sobie szybkiej podróży Animusa. Tak to się nazywa. Tak oni to nazwali. Podbijemy sobie fregatę. Dwa kafle za niego będzie. Dobrze. Dobra. Yeah. Tak jest! Zniszczymy to gówno. Dobra, zwolnijmy trochę. Aha, dobra, wszystko jasne. Nie dacie ze mną rady! Tacy jesteście mądrzy. Leci epicka muzyka z piratów z Karaibów. Nie no. Żarty. A, ucieka mi jeszcze. Co za franca. Zaraz dostanie. Nie ma bata, że nie przeżyje tego. I atak. I jeb. Nie. Wystarczy, że jeszcze tak walnę. Jeb. No, skończyła się ta epicka muza. Ale teraz episko ich wyrżniemy. Co? Mam niszczyć bandery? Was chyba coś. No dobra. Jak tak trzeba, to się zrobi. O, o, o. Dosyń się, dosyń się. Jep. No dobra. Czekaj, czekaj. Jep. No. Tym razem nie przeżył. O Boże, to był chyba najgorszy fail w historii Edwarda failów. Ty masz, kurde, ja ci powiedziałem, o, banderę zniszczyć, a nie mi się tutaj
wyglebywać. A! Szum ostrzy! Odgłosy śmierci, tak. To na co czekałem w sumie od miesiąca. Od dwóch. Bo już gra miała swoją premierę miesiąc temu. Dobra, jebut! Zwalaj flago. Hiszpańska. Kurde, się decyduje, Edward. Dobra. Ło! Może teraz zabójstwo z powietrza. Albo tak. No kurde, co ty się bugujesz? Jeb, skok z haka. Okej, dobra. Dobrze. No, atakuj, atakuj. Dobra. Edward se tu poradzi. O, tak, taki kozak z ciebie. Ty. Taki śmiałek z ciebie. Ale właśnie już tak dostajesz. O, jeb. Pięknie. Jeb! Dobrze. On sobie jeszcze strzelił tak na szybko. A co go tam obchodzi? Najważniejsze, że konwój został podbity pomyślnie. Do floty Kenwaya. Tak. No i żeśmy sobie zaskarbili dwa kafle. O! Mamy teraz dostępne ulepszenia. Co śpiewacie? A dobra, to możecie śpiewać, to jeszcze wam pozwolę. No to jest zaraz, to jest Abaco Island, tak? Tak, dokładnie. To tam jest ten taki wielki, kurde, utknięty statek. Dobra. Cichutko, jeszcze tylko tutaj mamy jeden statek. Postaram się, żeby przez te kolejne odcinki ulepszać kawkę, bo sami wiecie, że ktoś chciał, żebym popłynął na ten okręt legendarnych, ale coś nie wypaliło. Jak ładnie ich zdjąłem. Jeb. No, i tak z nimi Edward skończył. Wiecie co? Znudziło mi się korzystanie z folgierzy. Tak szczerze mówiąc, bo ktoś pisał, że no takie trochę nudne strzelanie z folgierzy, w jedno i to samo. Lepiej jak tam wbije i po prostu dajesz do floty Kenwaya. Dobra, czapeczkę masz, ciesz się. Oj, dobra. Dobra, to gdzie teraz sobie popłyniemy naszym stateczkiem? O, sam nie wiem, szczerze mówiąc. Ale tutaj coś jeszcze mamy. Dobra. Może użyjemy szybkiej podróży. Wiecie, no... Muszę się wziąć w garść, ulepszać kawkę, bo inaczej będzie kapowo, kasy nazbierać. To się u mnie liczy przede wszystkim. Czemu to jest za czerwono? Jakim wałem? Jakim wałem? Zaraz się dowiem dlaczego, bo mi się to nie podoba zbytnio. Coś tu jest nie tak. A myśmy tu byli w ogóle? Bo tak widzę, że punkt został odświeżony, ale... Ale reszta jakoś została tak olana przeze mnie. Dlatego zadbam o to, żeby to wszystko tutaj zostało, wiecie, dobrze przeczyszczone. O. Tutaj mamy jeszcze niewyzwoloną karczmę. E, co kozaku? Co się pchasz? Zaraz dostaniecie, mam to. O, takie kozaki z was. Tylko tyle potraficie. Jeb. No i już po was. O ty.
Jeb! Poszło. Dobra. No. Może jeszcze dobijemy. Jeb. Jeb. A ludzie nawet nie zwracają na to uwagi. Ja to sobie mogę dalej kopać. Tak. Strać na to. O, skrzyneczki. Jeb. Wybaczcie, że poprzedni odcinek tak dziwnie wyszedł, bo co jakiś czas mnie wywalało. A to wszystko wina programu. Myślę, że teraz nie będzie takiej sytuacji. Coś się stało. Proszę, skarbeńka. Dobrze. Skarbeńka będziemy zbierać po fabule. Lalalala. Dobra, coś chyba jeszcze mamy do zebrania. O, tu jeszcze mamy manuskrypt, tam kolejne. Dobra. Po cichutku załatwieni. Tam mamy kolejne skrzynie. Lol, fragmenty dziennika Vasco da Gama, super. A żebym ja jeszcze tego kolesia pamiętał, bo w sumie nie wiem czego pamiętam. To o jakiś koleś biegnie, to znaczy, że chyba coś nabroił. Mamy 7 kafli, o. No teraz jest okazja, żeby kawkę ulepszyć. Chociaż jakieś jedno ulepszenie, ale to zawsze jest jakiś plus. Dobra, kule z łańcuchem, siła fogierzy, ciężkie kule. No niech mnie kule biją, a może coś innego. Aha, wymagania, schemat elitarny harpun. Super. Rewelacją. No to trzeba jeszcze jakieś schematy za stronę zbierać. No dobrze, dobrze, dobrze. 15 kafli. 4 kafli. Czemu nie mogę tego ulepszyć? Jakim prawem? Dlaczego? Ale z jakiej to... Nie, czekajcie. To jest... Ja jestem zdziwiony. Może mam za mało składników. To dlatego pewnie. Ja bym chciał coś innego ulepszyć, dlatego zostawiam hajs. Ewentualnie sobie dokupię ammo. No trochę żeśmy wydali, ale to mniejsze o to. O, możemy zbycić ładunek, co się raczej nie opłaca, bo to jest mało warte. Ale sprzedamy, no, dla paru po prostu... dla paru pieniążków. Tam mamy fragment danych. Dobra, biegnij tam. Jep. Dobra, doskonale. Coś jeszcze gdzieś do uzbierania? Nie pominąłem czegoś? Dobra, robimy sobie punkty widokowe. Boże, zlecenie zabójstw. Ale mi się pomyliło. Nie wiem, ludzie się tutaj pchają. Nie wiadomo, co się tu dzieje. Nieważne. I sorki, że wczoraj wrzuciłem tylko jeden film, ale wiecie, święta były, czy Wigilia była. Ja za bardzo nie chciałem też wywalać filmów, ale dzisiaj możecie się spodziewać mega dużo filmów. I spokojnie, ja, tak będzie. Może nawet dzisiaj wrzucę Warzy, zobaczymy. Jakiś handlarzyna. Dobra, Edward, spokojnie. Się tylko nie zmocz. Okej, dobra, to... A, to tutaj mamy ten cel, tak? Tutaj jest. Ty, odpływa! Jaka szuja. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, trzeba tu uważać. Czemu wibruje? Co to w ogóle ma znaczyć? Lolo. Dobra. Tam jest moja kawka. Czyli coś tu się działo przez chwilę. Dobra. Tam musi być ten zastrany kapitan.
Dobra, to w tym wypadku użyjemy... Czekaj. Strzałki usypiające. Dobra. No i was tak po cichutku załatwimy. O, jak nieładnie, tak zostali skopani brutalnie. Jeszcze chrapią. O, tam mamy naszego kapitana, ale to może użyjemy berserkera. Yeah. Mamy go już z głowy w sumie. Żadnego wysiłku, tylko po prostu było podejść. Co on zrobił? Jaki idiota. Ej, co on zrobił? Przepraszam bardzo. Ale on już powinien zostać załatwiony. Dobra. A to ich załatwimy, kurde. Prosili się o to. Jeb. O, jak ładnie. O tak. O kurde, zaraz coś walniemy, uwaga. Dobra. Nie przeżyją tego. Dobra, poszło. Dobra, płyniemy tam, zabijamy, dostajemy hajs za to. Fregaty oczywiście odniesiemy tam, gdzie trzeba. O, dobra, pięknie. Trochę metalu zdobędziemy. Jep. A przecież żeśmy wybili tego kapitana. Co się dzieje? Czekaj. Ja go tak zabiję. No, 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 no. A! Dobrze. O to mi tylko chodziło. Tutaj, tutaj, tutaj. Jep. Już macie po kapitanie. Dobra. Jep. A! Chyba dostałem nawet. Dobra, pistola dajesz. Szykuj pistola. A! Wow! Co to było, Edward? Kurde. Czemu z pięści ich nawalasz? Już mogę wiedzieć. Dobra. Już tym razem jestem. No. Jeszcze kogo mamy do pokonania. Pięknie. Dobra, poszło. Miazga. O czym nie walczycie? No. Ach. Dobrze. Dobra. Banał. A w sumie nawet taki kamer się lepiej walczy. Jeb. Dobra. Kończymy już z wami. Za długo się tutaj męczę z wami. Dobra, poddajcie się, łapy do góry. Dobrze. Doskonale. No i dobra, co my tu z wami zrobimy? Chyba wiadomo nawet już, co można zrobić. Co? Tylko naprawienie kawki? W sumie może być. Dobra. Chyba mamy jeszcze jedno zlecenie, nie? Nie. Mamy już wszystko zrobione na perfekto, ładnie. To spoko. A to chwileczkę, może się tam depniemy. Może coś dla kawki będzie. No to spokojnie. Warto sprawdzić. Co zmniejszy odległość od całą? Co to ma znaczyć, kurde? Przecież nie uciekłem.
Dobra, dobra, to było dziwne. Ale może w końcu coś się kupi dla kawki, jakieś porządne ulepszenie. Dobra, szybciej, szybciej, nie mam czasu. O, działa burtowe, dobrze, kupujemy. O to chodzi. Im więcej ulepszeń, tym po prostu lepiej dla nas. Teraz trzeba będzie uzbierać znowu metalu. Siła taranu. Nie, już nie da się, póki co tych ulepszeń. Dobra. Amunicja. Amunicja oczywiście do kupna. O, trochę rumu się sprzeda. Jep, dobra. I kolejne ulepszenie dla kawki. Bardzo dobrze. Po prostu musi być moc. A dla kawki akurat się przyda taka moc. Dobra, teraz możemy nawalać chyba z 16 kul. A maksymalnie możemy chyba z 24 czy 5, nie wiem. Dokładnie. Ale idziemy, idziemy, idziemy. To w sumie wiecie co, może się już tepniemy do tej kawki. Zrobimy inaczej. Lol, ale się zbugowało. Nieważne. Dobra. Już niedaleko. Co tak wibruje? Dlaczego? Z jakiej racji? A to pewnie gdzieś się wojenka dzieje. Dobra. Jep. Dobra, już jesteśmy na miejscu. A no tak, bo jesteśmy na strefie zastrzeżonej, dlatego tak. No AD! Nie naginaj pał. O kurde, co to jest? Co to jest? A, bryk, dobra. Tego jeszcze pojedziemy. No sorki, ale znowu mnie wywala. Nie wiem, co się dzieje. Nie rozumiem tego. Jeb. Coś mi mieliś zaczyna zawodzić. Dobra. Jeb, dobra. Dajesz na pokład. Okej, dobra. Jeb. Zniszczymy to do dna. Dobra. Teraz na górę. Jeb. Dobra. No i z nimi zrobimy porządek. Tu strzelę w beczkę. Gdzieś jeszcze jakaś beczka? Nie. Dobra. W sumie nawet dobrze. O, patrz! Udało mu się. O, dobrze zrobił nawet Edward. Pięknie. No szybko, szybko. Ja tu całego dnia nie mam. Nie wiem, coś muszę ogarnąć tego Mirlisa, bo zaczyna mnie ciągle wywalać. Nie wiem w ogóle z jakiego powodu. No, zmniejsz sobie poziom rozgłosu. Tak. Dobra, pięknie. No i dobra, tak może być w sumie. Ale gdzieś jeszcze nas atakowali. Ciekawy jestem tylko, co to za statek. Szkuner! A, to ja takiego szkunera to ja pojadę. O! O tak! Tak go pojadę. No. I już nawet się nie ruszy z miejsca. Może go tak jeszcze staranujemy? Czemu by nie? Jep. Dostał. Porządnie. No szybciej, Edward. A to już po prostu tak załatwimy. Nie będziemy się męczyć. O, pięknie. Takie mniejsze pierdółki to ja będę z folgierzy niszczyć. A te większe to oczywiście, no tam się wpieprzymy i zrobimy co trzeba. Dobra, do floty Kenwaya. Coś tam zarobimy zawsze, jakieś 200. Ach, nie, no, kocham tą kackę z tym kapelutkiem.
Dobra. A więc gdzie by się tu teraz tepnąć? Trollolololo. Ha. No szczerze to ciężko mi powiedzieć, gdzie ja bym się jeszcze tepnąć. Patrzcie, w gibarze coś jeszcze chyba zostało. To chwileczkę, to się tam tepniemy. Wiecie, trzeba tu robić porządek na Karaibach. Więc wiecie, takie zbieranie coś nam daje w sumie. Dobra. No suwaj się, kurde, wkurzasz mnie już, czarnoskóry. Czemu się po tym spinasz, kurde, jaki ten Edward jest czasami nierozgarnięty i to porządnie. Dobra. Jesteśmy na gibarze. Zbierzemy to, co trzeba. Sprawdzę, ile minut ma już odcinek. I najwyżej zakończymy odcinek. Żeby to nie przedłużać. Dobra, proszę. To nawet mamy ładnie 60 FPS-ów. Ale... O, deszczek spadnie, to są spadki, ale to niewielkie teraz. Jep. Dobra. Dobra. Pozbierzemy to. Nie wiem. Albo zakończymy odcinek, albo coś jeszcze porobimy, no. Bo trzeba teraz o kawkę dbać. Jak mamy zniszczyć okręty legendarne, to trzeba już na maksa tą kawkę ulepszyć, bo inaczej nie będzie nic z tego. Wow, wow, stary, stary. Ty, nawet tu ładnie jest. Ale nie, to nie tutaj jest ta skrzynia. Tylko tutaj. O, proszę. Jep. Już? O, dobra. Może być. Lola. Nie wiem, co to ten człowiek robi. Nie ogarniam w sumie. O, jakieś ataki. Dobra. W sumie nie wiem, na co to zrobiłem. Tutaj jeszcze sobie sprzedamy jakieś ładunki. O, w sumie zwróciło nam się te 200. Jeszcze coś dostaliśmy za to. Ammo, trzeba kupić. Dobra, pięknie. Dobra, możemy stąd iść. No idziemy, możemy dalej jeszcze sobie popływać. O, mam pomysł. Może wejdziemy tam do naszej kajuty. Dostęp do floty i może coś tutaj porobimy. Bo szczerze nie, nic tu jeszcze od dawna nie robiłem. Nowo przechwycony statek. O kurde, mamy statków przechwyconych. Poświęć za 135 sztuk kamieni szlachetnych. Aha. Dodaję mojej floty. O kurde. Więcej doków, ta. Dobra. Czekaj, daj więcej doków. Pięknie. A to my wydajemy te kryształki. A, nie stać nas. A, San Juan Bestia. Chwileczkę, zaraz tu zrobimy taki porządek. Aha. Tak patrzymy, ale chyba to. Trzeba poświęcić jakiś statek. A to tą pierdółkę poświęcimy, tak. Dobra. O. Dobrze. Szybkość, siła ognia, słabizna. Słabizna. Ha, 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 słabizna. No to zostawię nawet tą fregatę do mojej floty. Dodaj więcej doków.
Ile żeśmy teraz kryształów dostali? To jest w ogóle jakaś nowość. Portsmouth. Dodaj do mojej floty. Dodaj więcej doków. Wydamy trochę tych kryształów. O, nie. Poświęć za 135. Tak, poświęć. O, fajnie. Dobra. Zatoka Meksykańska, bitwa morska. Szukamy gdzieś, gdzie jest po prostu bezpiecznie. Dobra, bitwa morska. Trzeba wybrać teraz statek. Dobra, to będzie 100%. Jep, rozpocznij bitwę. Oh yeah. Okej. Dobra. Kanonierka gówno zrobi z tym. Pięknie, taki trochę Mortal Kombat, ale po morskiemu. Dobra, pięknie, teraz jest status bezpiecznie. Zobacz misję. Wybierz misję. Szukamy, tak. Okej. Statek wysłany. Trochę teraz tutaj musimy trochę strategią pomyśleć. Bitwa morska. Santa Luis. Tak, rozpoczynamy bitwę kontra takiej małej kanonierce. Wystrzel płonącą beczkę. Papa! Poszło. Pięknie, pięknie. Pięknie, dobrze. No i nam się... Czy jakieś misje są dostępne? O, może weźmiemy lepiej takie, bo dostaniemy trochę kasy, napraw statek, tak, spoko, naprawione. No i dobra, wysyłamy statek tam, niech czynią swoje honory. Okej, wybierz misję. Dobra. Wysyłamy wszystkie. Co tam dla nas to? Dwie misje. Aha, już nie są dostępne. A czemu tam na przykład nie mogę? Dobra. W sumie nieważne. Aha, południowy Atlantyk. Oho, jest niebezpiecznie. Bitwa morska. A, trzeba wybrać teraz jakiś statek. Co? Uff, pytę. Dobra. San Lorenzo, rozpoczęcie bitwy, bryki szkuner. Dobra, damy radę pewnie. Jep. A, poszło. Jak mi przykro. Jak mi przykro. Jep. I wygrana dla nas. Pięknie. Nie ma sprawy. Zawsze jakaś tam nagroda. Teraz jest ryzykownie. To jeszcze jedna bitwa morska. Brak statku, super. Jak mnie to cieszy. Rozpocznij bitwę. No i damy sobie znowu radę. Śmiesznie to trochę wygląda, ale w sumie w końcu się za to wziąłem, bo zapomniałem, że jeszcze jest coś takiego właśnie jak takie strategiczne działania na rzecz flot, bo po to je wysyłamy do floty Kenwaya, żeby właśnie robić takie misje pierdółkowate różnego rodzaju. No i teraz możemy powysyłać te stateczki. Dobra. Nie ma sprawy, ale i jakie zarobki są za to. A my po prostu nie robimy tego, olaliśmy tą sprawę. No i sami widzicie, że teraz wszędzie jest bezpiecznie, wszędzie powysyłaliśmy ich na misję. No i dobra. Tak, opuszczamy. Widzicie, zrobiliśmy trochę porządku. Kasy nam się zebrało. Ciekaw nam teraz, ile zebrało się tej kasy. Dobra, wychodzimy stąd.
W sumie możemy już zakończyć nawet odcinek. Ale kasy nam się dostanie, spokojnie. Możemy być tego pewni. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 42 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Ten odcinek był bardziej taki pod misje poboczne i takie trochę free to play. Takie swobodne granie, tak jak powiedziałem, okej. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie. Do następnych odcinków. Yo!